Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części Zagrajmy w Pszczółka Maja, Wielka Busza. Jesteśmy w tej chwili na tej oto grze planszowej i właśnie chcę wystartować z Guciem. Ty wystartujesz z Guciem? No i oczywiście chcę łatwy poziom. Ciekawe, kto wygra? Musiałem przerwać z powodu erroru. To naprawdę proste. Kto pierwszy na mecie, ten wygrywa. Zmieniacie się po każdym ruchu. Kliknij na biedronce. 4. 1, 2, 3, 4. Przepraszamy za usterki. Dobrze. Tutaj czeka cię niespodzianka. Buzia uśmiechnięta, niespodzianka miła. Buzia skrzywiona, niemiła. Tu czeka na ciebie pytanie z wiedzy o przyrodzie. Nie dowiesz się, co cię czeka, dopóki nie staniesz na takim polu. Cierpliwości. Dobrze. Zdecydować, którędy pójść. Się dobrze. Dobra, nie ma czasu na modlitwę. 1. Ej. 5. Już lecę. 1, 2, 3, 4. No ale ja jestem tam, gdzie Maja. I hop. 4. Już lecę. 1. I hop. Ciągle jestem ostatni. A Maja 3 wyrzuciła. Już lecę. 1, 2. Tu jestem. Maja też 2. Już lecę. 1, 2, 3, 4. Ta gra jest jak węże i drabiny. Tyle, że zamiast węży są liście. Tu jestem. 5. Dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Znów jestem tam, gdzie Maja. Pięć. A niech to wspięła się po drabinie. 1, 2, 3. Ej. 5. Ale fajnie. 1, 2, 3, 4. Tu jestem. 2. Ale fajnie. 1, 2, 3, 4. I hop. 5. Ale fajnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mam nadzieję, że nie natrafię na żadne pytanie. 1, 2, 3. Ej. 1. Kliknij na drodze, którą chcesz pójść. Ruszasz z tego miejsca. 1, 2, 3. I hop.
postęp? 6. Już lecę. 1, 2, 3, 4. A jednak się natrafiłem na pytanie. No trudno. Aha, przyszła pora na przyrodniczy quiz. Może Maja i Gucio czegoś się od ciebie nauczą? Może. Przygotuj się na takie pytania. Czy Filip ma skrzydła? Tak? Nie? Jeśli znasz odpowiedź, kliknij na tak lub nie. Dobrze. Oto pierwsze pytanie. Czy biedronki potrafią latać? Tak. Tak? Tak. Dobra odpowiedź. Nie uwierzysz, jak daleko. Na odległość kilkuset kilometrów. 5 ruchów do przodu. Hurra! Tu jestem. 3. Już lecę. 1. I hop. 4. Już lecę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i będę zjeżdżał po liściu. No i zjadę po liściu. Hej, no coś takiego. Już lecę. 1, 2. Ej. 2. Jeden, dwa, trzy, cztery. 4 zrzuciłem. Tu jestem. No i jedynka. A. 1. Znowu 1. O! Ślimak wyścigowy. On cię pociągnie. Przejdź 3 pola do przodu. Świetnie. Żebym znów nie natrafił na liścia. 2. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i znowu pytanie. Dobra, przyzwyczaję się. Jedną chwileczkę. Czy dżdżownice wychodzą ze swoich domów, kiedy pada deszcz? Nie jestem pewien. Ale myślę, że nie. Nie? Nie. Wszystko ci się pomyliło. W czasie deszczu dżdżownice opuszczają swoje domy i wychodzą na powierzchnię gleby. Cofnij się o 3 pola. No trudno. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden i hop. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz oboje musimy wyrzucić 1. Wygrałam! A ty, Guciu, zająłeś drugie miejsce. Gratuluję, Maju. Choć musisz przyznać, że los ci trochę pomógł. Jestem spokojniejszy, kiedy Maja i Gucio są w ulu. Dziękuję bardzo. Fajna zabawa. O, kręci mi się w głowie. Do zobaczenia. Cześć. Za chwilę będziemy w domu. Odpocznijmy. Dobrze. Ja też się na dzisiaj żegnam i zapraszam jutro w ostatnim odcinku. Do zobaczenia.
Cześć!